drodzy Państwo, chciałam Państwa bardzo, bardzo serdecznie przywitać w imieniu naszych uczestników, również moich, jak i kadry. Spotykamy się w tym szczególnym dniu, jak co roku. Są to wyjątkowe dni, ponieważ jest to Dzień Matki i Dzień Ojca. Jakże ważnych osób w życiu każdego z nas. Co do niektórych przyszli opiekunowie, co do niektórych przyszły babcie. Mamy tutaj i tatę, którego bardzo serdecznie witamy. I oczywiście te piękne mamy, które na co dzień wykazują tyle cierpliwości, wytrwałości i pracy ze swoimi pociechami. Wszyscy są tacy radośni, eleganccy, uśmiechnięci, bo to jest naprawdę bardzo szczególne. I wyjątkowy dzień dla każdego z nas. Nie będę przedłużać, ponieważ nasze pociechy przygotowały przedstawienie, które włożyły całą książkę, gdzie chcą pokazać swoją pracę. I teraz bardzo, bardzo serdecznie chciałabym Państwa zaprosić. Niech sami złożą Wam życzenia. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam Państwa, drogi Panie, Szanowny Panie. Dziś obchodzimy Dzień Matki i Dzień Ojca, ale zanim przejdziemy do życzeń, spróbujemy dowiedzieć się, co oznacza słowo kobieta i mężczyzna. O wykład poprosimy Pana Profesora Alfreda Gnieździurka. Dzień dobry Państwu. Szukam w głowie definicji słowa kobieta o jest. Kobieta to osoba płci żeńskiej, powstała z żebra Adama, składa się z głowy, połowia i kończyn. Jej najsilniej rozbudowanym organem jest serce kosztem intelektu. Jest dziwną istotą, która bez przerwy płacze, bez względu na okoliczności, raz ze szczęściem, razem z rozpaczy. Kobieta ma silne, rozumiętą potrzebę, potrafi mówić 24 godziny na dobę. O znajomych, przyjaciółce, koleżance, kosmetykach, strojach, jest uczuć cieszyć. Wśród kobiet możemy wyróżnić następujące typy i rodzaje. Sportsmenki. Sportsmenki uwielbiają sporty wyczynowe. Biegają, skaczą na bandzie. Są zdobywczyniami wielu nagród i pucharów. Muszą być najlepsze, nie znoszą niezdrowej konkurencji. Kokietki. Kokietki przyciągają uwagę obcisującymi sami i koszulką obsłaniającą pępek. Noszą buty na wysokiej obcasie. Lubią prezentować nowy lakier na paznokciach. Ich ulubionym tematem jest wyprzedaż w sklepie kosmetycznym. Słuchają ich troje i słowo Mira. Upera. Dopasowane stroje częściej przybywają w towarzystwie mężczyzn niż kobiet. Lubią rozmawiać o samochodach, komputerach i skokach i miastach. Nie używają kosmetyków z wyjątkiem wydełka wyjątkowego. Zdolne dziewuszki. Zdolne dziewuszki, zawsze chętne do pomocy, podleją kwiatki, posprzątają, przyniosą wszystko, o co się prosi. Od tego wszystkiego narzekają na bóle migrenowe. Feministki.
tylko w spodniach noszą krótko strzyżone włosy, które odzwierciedlają wewnętrzny bunt przeciwko wszystkiemu, co kojarzy się z kobietością. Panie profesorze, co pan sądzi na temat mężczyzn? Mężczyzna to męski dojrzały płciowo osobnik z rodzaju homo. Pod względem osobowości mężczyźni mają przewagę w asertywności, samoocenie, zadowoleniu z własnego ciała. Możemy wyróżnić następujące typy mężczyzn. Ciepłe duchy. Ciepłe duchy, typ mężczyzny uzależnionego od mamusi i odwrotnie. Boski żigolo. Boski żigolo uwielbia samego siebie, uważa się za przystojniaka. Jego znaki rozpoznawcze, gładkie, zgrabne dłonie, krótko opluwane paznokcie, włosy na żel, opalone, nabalsamowane, wypachnione, całkiem przyzwoicie zbudowane. Preferuje obcisłe dżinsy i jaskrawe sweterki. Mister Onsy. Mister Onsy, mężczyzna, który myśli, że pozjadał wszystkie rozumy, we wszystkim jest najlepszy, zawsze wszystko najlepiej wie. Bardzo często artykułuje samogłoski OEM. Mister Onsy ceni sobie szybkie i elegancje. Na co dzień nosi garnitur, służbowo garnitur, sportowo garnitur, niedzielny obiadek u mamusi garnitur, konsatiamy. Włosaty Janusz, najbardziej popularny typ faceta, szczególnie wśród rodziców 60+. Najczęściej nosi bujnego włosa, ulizane włosy, skarpetki lotniczyka. Nogowo pali papierosy, jest osobą bardzo towarzyską. Koks. Mężczyzna, który posiada wszystkie cechy wcześniej wymienionych typów mężczyzn. Całe dnie spędza na siłowni, zazwyczaj cierpi na ABS, absolutny rak szyi. Swoim wyglądem nieustannie oczarowuje wszystkie kobiety. Niezależnie od typu kobiet i mężczyzn, wszystkich należy kochać, bo bez nich życie byłoby smutne. Dlatego z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca składamy wszystkim najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, aby wasze marzenia się spełniały, a uśmiech nigdy nie znikał z waszych twarzy. Z okazji święta waszego życzenia wszystkiego najlepszego. Niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze w sercach gości. Niechaj problemy was omijają, a wszyscy bardzo was kochają. Bo jak nikt inny na świecie, wy na to zasługujecie. Ozdabiane przez waszych kochanych dzieciaków i
tej chwili bardzo byśmy chcieli wręczyć kwiatki, które będą cieszyły oko, myślę, że przez cały okres letni, może i nawet jesienny, także z wyrazami szacunku i z najlepszymi życzeniami teraz będzie czas na kwiaty. Thank you.